Witam Was wszystkich na nowym odcinku z 100 zł versus kebus do skosy. Wszystko przekręciłem, ale nie o to chodzi. Od 100 zł do kosy versus kebus. Czyli ja i mój oponent, kebus, właśnie ścigamy się do tego, kto pierwszy zrobi 100 złotych z. kosę ze 100 złotych. Tak mi się pokręciło, ja, ale poszczeniłem wszystko. W złej kolejności, ale nieważne yy, ogólnie, jaki jest dzisiaj? Jaka jest dzisiaj intryga? Dzisiaj dokonan, yy, dokonamy sobie zakupów, które za chwilę przedstawię na kalkulatorze i w notatniczku. Yy, uznałem, że wiecie, chciałbym ten film zrobić jutro, nie? Tylko znaczy, chcę go zrobić dzisiaj, żeby był odbębniony, bo wydaje mi się, że jutro po prostu mogę dzięki temu nagrać film ze sprzedaży. Tego i zrobić sobie kolejny reinwest, więc tutaj wydaje mi się po prostu, że trochę, żeby zaoszczędzić czasu, to zrobię. Ogólnie tak, mam wystawione zlecenia kupne naklejki Gambit. W ogóle kosmiczne to, co mi się udało zrobić. To jest w ogóle wow! To, co się udało, jeżeli o to chodzi. Taka aktywność, w, w taki próg wjechać w takim momencie. To dla mnie osobiście to jest kosmos, ale to co jest ciekawe, to to, że udało mi się naprawdę za 16 groszy je pokupować w momencie, kiedy one są warte dużo, dużo więcej. Kebus ogólnie zezwolił mi na to, żebym mógł je kupować i liczyć je do serii, ponieważ kupuję to z pieniędzy z serii. I teraz, tak. Liczę już z tymi, bo wiadomo, że one się jutro kupią. W sensie, jeżeli one się nie kupią, no to ich po prostu sobie nie policzymy. W sensie anuluję to i prze, prze, tak jakby przekalkuluję to bez tego, nie. Ale ja zakładam, że już się kupią. No, chyba można tak powiedzieć po prostu. Już tak nawet indukcyjne doświadczenie, no, no kupią się po prostu. Także tak. Ogólnie. Liczonych naklejek. Wszystkich naklejek, jakie kupiłem było 500, a tych liczonych do serii jest 325. 325 naklejek, jak sami widzicie, daje nam 52 PLN. -y. Co daje? Kwota do wydania, zmniejszamy to o 52 PLN. -y. To będzie uwaga, uwaga. 6, 58. Tak, to jest 58, zaś mamy kupione naklejka gambit. Gambit. 0.16 x 325 także zostaje nam 58 zł jeszcze do wydania zaś naklejkę gambit tutaj sobie przygarniamy od razu je wystawiam dzisiaj za to za ile, za ile je wystawię, no pewnie wystawię za 27 groszy 20.27 Tak powinienem 24, 8 groszy, 50%. Czyli powinniśmy jeszcze 25 zł w tę nockę ciachnąć. Tak teoretycznie, gdyby wszystko się kupiło bez 62, no to tam będzie z dwie dychy, chyba czy coś tego typu. Coś takiego, jeżeli chodzi o sam, na, samo to, co na plus, albo coś 18. Bardziej. Więc i tak to jest całkiem spo, spoko przebitka. Mm. Jakby ktoś pytał, long term ich nie trzymam. Wydaje mi się, że to nie jest głupie, ale long term ich nie trzymam. I da się jeszcze, tak, żeby tutaj, wiadomo, sobie wyjść za 20 groszy, zrobić zlecenia kupne i gdzieś tam poczekać, może jakiś albo long term, albo gdzieś tam na wahanie sobie wlecieć. I to powinno w miarę dobrze zwrócić. I ja to jeszcze przetestuję. W sensie zrobię sobie te zlecenia, kiedy tylko się te skończą. Nie wiem, czy to będzie do serii. To będę miał akurat dowolność, bo akurat w momencie, kiedy sobie tak mogę zradzić chyba to, że kiedy robię zlecenie kupna, to ja potem sobie decyduję, czy to jest do serii, czy nie. Bo w sumie to i tak wy tego nie widzicie. Oszukuję, ale w taki sposób, że tego nie widać, więc mogę oszukiwać. Tak działa życie właśnie. Trzeba być szczerym, a nie miłym. Yy, no i co więcej... No to tyle z tego filmu. Taki filmik informacyjny, jeszcze raz notatniczek, proszę bardzo. Przedmioty kupione, gambit, naklejka, pieniądze do dodania. Ktoś napisał, żebym sobie coś dodał, ale ja. No jak zrobiłem błąd na filmie, no to trudno. No w sensie trzeba by to było przeanalizować jeszcze raz, bo ja nie będę nawet grosza zmieniał, jeżeli wiecie, coś tam gdzieś jest źle. Jak jest ewidentny błąd, no to wiadomo, że ktoś powie, ej, bo nie zera nie wpisałeś, no to wiadomo, ale... Poszło jak poszło. Profit na razie jest 10%, także szczerze, jak na realia rynku, nie uwzględniając wszystkiego, bo absolutnie nie uwzględniłem naszywki, czyli profit tak naprawdę jest w tym momencie 20% u mnie. Jak na realia rynku, to co zrobiłem, to możecie sobie ocenić sami. Jak wyszło. Ja oceniam bardzo dobrze. W sensie nie spodziewałem się tego, że będzie profit rzędu 20% na takich głupotach yy, tak szybko. Bo tak naprawdę seria się dopiero zaczęła, no bo ona jest jednak trochę dłuższa. Wiadomo. I. Tak, jakby to, ile ja zdążyłem już zrobić, i jakby te przyszłe perspektywy, w sensie, że to już może być 40%. Nagle, gdzie Kabus tak naprawdę, no to jeszcze siedzi na kapitale początkowym, nie? Że gdzieś tam się dopiero, gdzieś tam jego dopiero są testy w zasadzie, a ja już robiąc testy same w sobie, gdzieś tam losowe long termiki i tak jakby taktyczne inwestycje, już mam te 40% do przodu. Także tutaj akurat, jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że, że się trochę popisałem, ale ja i tak sądzę, że um, jakby istnieje broń busa, którą jest fart, fart. I na przykład może być taka sytuacja, że um, powiedzmy przyjdzie Major i ja będę chciał zagrać taktycznie sobie, a on zagrał na Hama. Tak, to tak, jakby on włożył wszystko w kandydatów, a ja powkładał we wszystkich tych równomiernie, nie? I wydaje mi się, że po prostu gdzieś tam jakiś taki, jakaś taka rzecz zupełnie może odmienić losy tej serii. Że nagle po prostu on zrobi jakiegoś Alina w kandydatów, powiedzmy sobie tak. Podłóżmy jeden do 1, zrobi z tego 700 zł, ja zrobię 600 i on po prostu szybciej nagra ten film. Nie, bo po prostu będzie miał wcześniej to wszystko. Także tutaj ja nie skreślam absolutnie tego. Ta, ta nadwyżka, którą ja wybudowałem ogólnie w, w długoterminowym, tak jakby rozrachunku, uważam, że totalnie mnie faworyzuje i to jest. No. W sensie zakładając, że nie jestem idiotą, no to to jest winek z bomby w long termie, ale że my nie gramy w long term, tylko do konkretnej kwoty, no to. Tutaj niestety, ale no nie ma tak łatwo. I wiem, że za 100 zł tak naprawdę to może być kwestia jednej udanej inwestycji, wbitej w wyż, skorelowanej z różnymi czynnikami i po prostu to jest po mnie. Więc to jest lucky punch tak naprawdę, który gdzieś tu może wlecieć. Ja ogólnie staram się rozgrywać to taktycznie w taki sposób, żeby Kebus musiał ry ryzykować. Gdybym tego nie robił, Kebus mógłby na przykład dzisiaj... Y też korzystać z inwestycji taktycznych i moglibyśmy się nimi wymieniać. Przez to, że ja mam już taką nadbudówkę nad nim zrobioną tak naprawdę przez no rzeczy stricte takie insiderskie, nie? Takie rzeczy, które gdzieś tam się nauczyłem przez te kilka lat, że gdzieś to się gdzieś to po prostu działa te systemy, gdzieś to da się wykorzystywać. No to ta, ta nadwyżka po prostu sprawia, że automatycznie mam już taką przewagę. Gdyby. Ja bym się bardzo cieszył szczerze, gdyby kebus chciał skorzystać teraz. Albo nie mówcie cicho, wiem, że on to wygląda, ale mu nie mówcie. Bardzo bym się cieszył, gdyby kebus chciał skorzystać z wahania yy, na Danger Zone 42,50, o którym mówił na filmie. Bo wiem, że to wahanie, by mówiesz, mogło wejść w kontrtrend. Także to może być jakaś jego broń, którą mógłby wykorzystać, ale jakby mu weszło w kontrtrend, to, <noise> to by skończył tak jak ja. Ogólnie to były takie rzeczy, których nawet ja chciałem używać, w pewnym sensie, tylko właśnie one mogą tak wejść, nie? To jest jedno z tych wahań, które fajnie wygląda na papierze, ono mega fajnie wygląda, ale jak sobie prze prześledzisz, tak jakby całą mm, tendencję, która się tu układa, to ona może wejść w kontrtrend, co oznacza, że po prostu z wahania, gdzie wszystko byłoby na takich tendencjach, ale wyrównawczo wzrostowych, to nagle się może zrobić tendencja spadkowa. A jeżeli mu się to uda zrobić, to i tak nawet nie nadgania procenta tego, co ja mam. W sensie to jest dosłownie tak, jakbym ja biegł sprintem, a on na czwóraka. Więc o to chodzi, że u niego nawet takie taktyczne wahania, które gdzieś tam może stosować, nie dają mu tych rezultatów, ponieważ rynek z tym się ułożył po prostu tak, że nie ma tych wahań. Dlatego ja mam taką pozycję, jaką mam w tej serii, w teraz. Wiecie, gdybym na przykład ja musiał, m, chciałbym inwestować w RMRy i tak dalej, on by inwestował w skrzynki, ale mielibyśmy luty, no to wtedy byśmy mieli web w web. Ja bym miał jedną transakcję, on by miał drugą. Ja bym miał wolniejsze transakcje, ale bardziej lukratywne. On by miał szybsze, ale mniej lukratywne. I wiecie, to by była tak naprawdę walka web w web, przez to, że on nastawił się. Na eksplozywne wzrosty, a rynek Steam zaczął korektować w tym momencie. On jest zamknięty. I musi albo korzystać z moich sposobów, a ja już jestem pierwszy, albo musi jakby wykombinować jakiś. Yy, yy, musi liczyć na jakiś wzrost eksplozywny gdzieś tam, nie? Wiadomo, że ciężko jest to znaleźć, ale no. Ja, nie, ja nic nie skreślam. Bo wiem, że logicznie patrząc, ja mam dużą przewagę, no ale jednak gdzieś to zawsze może się zmienić. Także tutaj no ja jestem dobrej myśli, ale wiecie, jak może być. Także ja sobie lecę to sprzedać i taka pogadaneczka ode mnie. Trzymajcie się, na razie.